do zakończenia spotkania 40 minut i 40 sekund. W tym momencie Cracovia przegrywa 32 punkty, a pan Adam Szot, panie Adamie, co się stało? Początek meczu całkiem był niezły. Pan Szot się nie chce opowiadać, bo się koncentruje na meczu. Może po meczu zamieni dwa słowa, jak się troszkę odpręży. Time out? Zobaczymy, co teraz trener pan Mateusz przekaże zawodnikom. Nie ma gry, to po prostu nie za obwód, poczekam na sekundę i podasz mi tekst. Nie lubię, że tak się teraz wyczerpuje. Wyglądasz, że zaczyna się teraz wyczerpuje. Oglądasz zawody, jest wniosko. Tam widzisz gościa rozgrywającego, który wali kozłem jak najszybciej na kosz i nic mu nie podali. To stanie, ustawi, stanie, zbiegnie, postawi zasłonę, no nie? A ty podpisz. I ja tu tak. Ciężko na dół i na dół. Trzeba się uspokoić do życia. Poczekać, podać się podaniami, w ogóle nie podajecie sobie. Pierwszy mecz trzeba fajnie, w ogóle 3-4 podania, a teraz jest jego podanie. Dobrze trener tłumaczy. Team! 4,5 minuty, jeszcze ten mecz można wygrać. Tylko trzeba się wziąć do roboty. Nadzieja umiera ostatnia. Good game. Drużyna, proszę państwa, chłopcy tu coś grają. Tibor. Chyba drużyna, z którą możemy tu na tym turnieju chyba wygrać. I myślałem, że wygramy tutaj z Interem, ale grubo się myliłem. Inter to naprawdę dobrze wyszkolona drużyna. Można sprawdzić ich wyniki. Naprawdę nie odbiegają tutaj ani od Albe, ani od Monachium czy innych drużyn. Może nawet będą walczyć o awans do dalszych rozgrywek, do playoffów, a potem może do superfinału. No, podanie było niesamowite. Tylko widziałeś ten pas? Co to było? Widziałeś, nie? Polska jest ok, gra, bo 64-30. No. You match me. Good match. A ty do? Next match won't that win. Five game. Five. Co ja tu będę gadał? Czesi lepsi. Time out.